Hej wszystkim, witam Was serdecznie i zapraszam znowu na makijaż nowościami, ale znowu mam kilka fajnych rzeczy. Ostatnio troszkę do mnie przyszło i Wy też powiedzieliście, żebym wkładała kilka rzeczy do jednego filmu właśnie takiego zbiorczego z nowościami i to też właśnie robię. I dzisiaj głównym elementem programu będzie paletka WAW Beauty, ponieważ nowa paletka wyszła. Możecie tę markę kojarzyć z tej paletki The Woods, która była taka w kolorach ziemi, taka brązowo-zielona. Natomiast ta nazywa się The City Palette i wygląda tak. Wydaje mi się, że ogólnie te palety mają elementy wspólne, na przykład to, że jeden rząd jest błyszczący, a drugi jest matowy i na pewno to, że te cienie w tych paletach są takie, powiedziałabym, że bardziej chłodne. I mamy tutaj zawsze jakieś takie taki pop of color, czyli taki, wiecie, kolor wrzucający się w oczy i w tym przypadku jest tutaj taki fiolet błyszczący oraz taka rozbielona pomarańcza. Natomiast w tej palecie to jest srebro i taki bardziej żarówiasty pomarańczowy kolor. Tę paletkę mogliście już u mnie widzieć na kanale, więc dzisiaj oczywiście nie będę jej poświęcać zbyt dużo uwagi, natomiast skupię się na tej i jeszcze do tego dorzucę kilka innych nowości, między innymi róż z Shein. Mam nadzieję, że dzisiaj mi będzie pasował do makijażu, bo sobie taki zamówiłam. Pure Silky w kolorze 102. Myślę, że jeszcze raz użyję tego podkładu z Libo, tylko tym razem go połączę z Eveline Satin Matte i dorzucę jeszcze tam kilka innych rzeczy, pudr Shein i takie tam drobiazgi. Więc jeżeli macie ochotę zostać ze mną i zobaczyć, co ja sobie dzisiaj zmaluję i ogólnie jak ta paletka się sprawdzi, to zapraszam. I tak jak już na wstępie powiedziałam, połączę sobie te dwa kolory, czyli to jest jedynka z Vibo Forever Better Skin oraz Satin Matte z Eveline w kolorze 101, czyli najjaśniejsze kolory. Chciałam sobie przede wszystkim trochę rozrzedzić ten Vibo i dodać mu trochę lekkości, a ten Satin Matte jest taki no kremowy dosyć, więc no trzeba się zakamuflować. Robię to szybko, oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć test tego podkładu z Vibo, to jest u mnie na kanale w poprzednim filmie. I to po prostu był taki zbiorczy test nowości, natomiast tam robiłam 8-godzinny test tego podkładu, więc możecie zobaczyć, jak on u mnie wygląda. Ale pamiętajcie, bo tutaj myślę, że też muszę trochę o tym wspomnieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo wiecie, możecie oglądać film i powiedzieć, że matko, jak ten podkład beznadziejnie wygląda. Ale to też jest kwestia tego, że no każdy ma jakieś tam swoje przemyślenie na temat własnej cery i no po prostu jeżeli ktoś ma całe życie na przykład ładną cerę, to wyprysk, jeden wyprysk pojedynczy będzie dla niego katastrofą, a równocześnie dla osoby, która ma cerę problematyczną, jeden wyprysk mniej będzie no, powodem do zadowolenia, nie? Jakiejś tam radości, więc pamiętajcie, że jak ja mówię, że dla mnie ten podkład jest niezły, to znaczy, że dla mnie jest niezły i najwyraźniej tak na mnie wyglądają podkłady. I będę chciała jeszcze przetestować odrobinę korektor Eveline Liquid Camouflage. Oczywiście to nie jest jakaś wielka nowość, tylko że ja miałam go wcześniej w kolorach 2 i 3, a teraz dostałam jedynkę i po prostu chcę zobaczyć, jak on wygląda. I zobaczcie, jak dla mnie on nie jest biały, a tyle się nasłuchałam na YouTubach, że to jest taki biały kolor, że aż się po prostu bałam, że on będzie naprawdę biały, a on jest żółtawy i według mnie wcale nie jest aż tak jasny, jak się o nim mówi. No po prostu zwykły jasny korektor dla jasnych ludzi. No, więc rozprowadzam i jestem bardzo ciekawa po prostu, jak on wypadnie. Bo on mi się taki trochę ciężkawy wydawał. Pora na pudrowanie i z czystej ciekawości użyję nowego pudru Vision Smooth z Shein. Znaczy nie wiem, czy on jest jakiś bardzo nowy, ale sobie po prostu zamówiłam ostatnio i jeszcze go nie używałam. I wzięłam jakiś kolor chyba 2? Nie, 601 Neutral i on jest taki, no właśnie dosyć beżowo, no taki piaskowy można powiedzieć. Jest bardzo mocno perfumowany, taki jest waniliowy trochę, taka wiecie, sztuczna wanilia. Może wręcz wanilina, no tak, taki ma zapach. Trochę powiedziałabym, że perfumeryjno, cukierniczy, coś pomiędzy. Twarz pod makijaż oczu przygotowana jest. Wygląda trochę jak duch, ale no taki jest mój kolor skóry. Pewnie może być trochę przekłamany, ale mi się to zgrywa. No i pora na paletkę. Będzie pierwsze zanurzenie, że tak powiem, jeżeli chodzi o pędzle. I dzisiaj będę chciała zrobić coś takiego może nie do końca intuicyjnego, jeżeli chodzi o tę kolorystykę, bo wydaje mi się, że tutaj aż się prosi, żeby wejść w ten środek i zrobić takiego dzienniaka, trochę takiego lekko fioletowo-brązowego. Natomiast ja dzisiaj będę chciała wykorzystać, no oczywiście, że fiolet. Fiolet się kocha albo się nienawidzi. Ja kocham, więc dzisiaj będę chciała go użyć. I myślę, że raczej pójdę w taką stronę makijażu dosyć ciemną, więc postaram się też użyć tej czerni. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Maluję. No jakoś muszę wyjść do tego fioletu, więc właśnie wyjdę tym bardzo ładnym, przybrudzonym różofioletem. To jest taki mauve. One się delikatnie osypują w paletce. Ja zawsze sobie odbijam takie
cienie na rękę i wprasowuję właśnie ten pigment, żeby mi się z pędzla nie usypywały. I zobaczcie, że otrzepałam pędzel i zdjęłam nadmiar, a i tak no, sporo tego pigmentu zostało. Więc na pewno myślę, że to są cienie napigmentowane dobrze. O, trochę więcej dołożę. No, pigment jest naprawdę spoko. Bardzo ładnie się rozcierają. Nawet jestem w stanie, wiecie, tak jakby przeciągnąć ten cień, mimo że go zaczęłam nakładać tutaj, to jestem w stanie go trochę przeciągnąć do przodu. Taką delikatną chmurką. I w sumie spoko to wychodzi. Bo to będzie właściwie mój taki cień bazowy. A potem, no, potem pójdę w większy hardcore. Nie wiem, jak dużo z Was zna tę markę właśnie Vav Beauty. To jest marka stworzona przez tak naprawdę jedną z nas, czyli youtuberek. To jest Ola Kłos, która jakiś czas temu właśnie wydała tamtą paletkę The Woods, a teraz tę drugą. I te paletki kosztują 69 zł i wydaje mi się, że jak na taką niezależną markę, która zaczyna właściwie od podstaw, to jest naprawdę dobra cena jak za 10 cieni, które są dobrej jakości. Ja wiem, że hasło promocyjne jest na zasadzie luksusowa jakość w drogeryjnej cenie i no coś w tym jest, no wiadomo, że można się kłócić z tym, czy to jest drogeryjna cena 70 zł. Ale ja jakoś tak, wiecie co, jak sobie pomyślę o markach typu Bourjois, które obecnie w Rossmanie mają chyba ceny około 80 zł, no to można stwierdzić, że rzeczywiście to już jest taka bardziej drogeryjna cena. Oczywiście ta wyższa półka drogeryjna, ale chyba wiecie, o co chodzi. Teraz użyję troszkę tego ciemniejszego brązu. On też ma taki trochę bordowy odcień jakby. I ogólnie mam nadzieję, że mnie dosyć dobrze słychać, bo ja używam teraz telefonu jako dyktafonu. Ostatnio w ogóle nie używałam, ale miałam wrażenie, że bardzo krzyczę do tego aparatu i że to takie trochę mało przyjemne jest do słuchania. Więc stwierdziłam, że dobra, będę nagrywać tym dyktafonem. I przede mną leży telefon, więc jeżeli się tak trochę zasłonię tą paletą, to pewnie może być trochę bardziej stłumiony dźwięk, ale jednak lepiej, żeby był z dyktafonu, który no po prostu ładny jest i czysty, niż z aparatu, który ma szumy i muszę do niego krzyczeć. Okej, to myślę, że pora przejść do czerni. No i zobaczymy, jak z tą czernią. Ja się nie lubię za bardzo z czernią, ale dzisiaj będę chciała. Więc tak delikatniuśko, tylko troszkę. Wszak czarny to jest dosyć ciężki kolor. Przyciemnia ładnie i nawet się spoko łączy. Nie powiedziałabym, że to jest taka... Mam wrażenie, że trochę się błyszczy jakby satynowo, że to nie jest do końca 100% mat. Ale jakby nie ma to dla mnie większego znaczenia. Zwłaszcza, że niewielka ilość, bo ten pędzelek to jest właściwie szary, on nawet nie jest czarny, a jeszcze bardzo dużo odbiłam. Dosyć mocno mi tutaj przyciemnił ten zewnętrzny kącik. Więc fajnie, spoko czerń. Może czasami będę sięgać. I wszystko ze sobą łączę tym poprzednim pędzlem. Zesłuczowałam sobie ten fiolet, żeby zobaczyć, czy on da radę solo. No i sam pigment jest no, taki na słoczu bardzo ładny. Trochę się boję, czy na oku to da radę samodzielnie. Ale to jest piękny ultrafiolet. Naprawdę bardzo ładny. Nawet wiecie, że ja takiego nie mam? I on jest taki mocny. Ulala. Myślałam, że nie da rady bez bazy jakiejś tam klejącej, a tu się okazuje, że jest naprawdę nieźle. Oczywiście przypuszczam, że jeszcze by było mocniej z bazą. Ale naprawdę spoczko. Obstawiam, że naklejony na klej będzie bardziej odbijał tak na mokrawo, dlatego że jeżeli chodzi o paletkę The Woods, to właśnie tamte cienie naklejone na jakiś tam glitter primer mocno opalizują, tak wiecie, metaliczno wodniście wręcz, że po prostu się wydaje, że jest takie wilgotne oko. I tak powiem wam, że trochę miałam obawy, czy ten fiolet w ogóle do tej paletki pasuje. Ale wydaje mi się, że właśnie jak się pójdzie w takie trochę smoky z fioletem i z tą czernią albo brązem, to wydaje mi się, że można po prostu spokojnie używać tego koloru. Teraz gdzieś tam sobie go trochę porozdymiam. I jeszcze tutaj trochę połączę z tym pierwszym cieniem, który nakładałam. Trochę go dołożę, żeby tutaj wszystko ładnie było, bo ja nigdy nie wiem, w którym miejscu mi wypadnie to załamanie i ten cień.
I teraz wewnętrzne kąciki nałożę ten cień Sassy, taki lekko różowy. I łączę go z tym fioletem. Akurat nie wiem w sumie, czy pędzelek to jest dobre rozwiązanie, bo oczywiście lepiej było palcem, ale nie wiem, czy jestem w stanie tutaj dojechać. Więc niech będzie pędzelek. Góra jest zrobiona, więc teraz chcę przejść na dół, oczywiście, i użyję też może na początek tego brązowego cienia. I pewnie jeszcze trochę będę pogłębiać tym czarnym. Albo po prostu on się połączy pewnie tutaj u mnie na powiece, bo używam pędzelka po czerni. No i nie wiem jak wy, ale ja sobie tego pomarańczu nie odmówię, dlatego że fiolet i pomarańcz to jest piękne połączenie. To jest bardzo fajne połączenie na zasadzie kontrastu. Ale oba te kolory świetnie uzupełniają w ogóle zieloną tęczówkę i uważam, że ta paletka będzie świetna dla takich błękitnych oczu i przede wszystkim dla zielonych. Oczywiście inne tęczówki też się odnajdą, bo to się nie dobiera tylko i wyłącznie, wiecie, makijażu pod tęczówkę. Natomiast myślę, że u mnie zobaczycie, że dosyć mocno te oczy powinny być wydobyte. I to jest taka właśnie rozbielona pomarańczka. Tak, ja wiem, że pomarańcza to jest owoc, a pomarańcz to jest kolor. Tylko sobie tak, wiecie, mówię. Okej, i myślę, że wewnętrzne kąciki mogę użyć odrobiny tego koloru, najjaśniejszego. W ogóle jestem ciekawa, jaki to jest kolor. To jest takie złotko. Ładne, takie delikatne złotko. I troszkę to złotko łączę z tym pomarańczowym i powiem wam, że bardzo ładne połączenie z tego wychodzi. Bardzo ładne. Naprawdę spoko. Wytuszowałam sobie rzęsy tuszem Varieté z Eveline, właśnie tym, który był w poprzednim teście. Oczywiście nie doklejam sztucznych rzęs jak to ja. I delikatnie się wykonturowałam tą paletką Duo z My Secret, żeby jakiś kontur delikatny był. I teraz możemy przejść do zrobienia brwi. I też mam kolejną rzecz z Heian, dlatego że w ogóle kupiłam sobie te rzeczy do makijażu jedną marką, bo ja mam ogólnie sporo rzeczy z Heian. Na przykład palety Natalie Beauty, albo właśnie też te paletę do konturowania Natalie Beauty. I brakowało mi kilku rzeczy, żeby zrobić pełny makijaż i stwierdziłam właśnie, że w przyszłości taki film będę chciała nagrać. Więc korzystając z promocji kupiłam kilka drobiazgów i na przykład właśnie mam taką kredkę. To jest Eyebrow Pencil Professional w jakimś pewnie kolorze blond, tak? 401 blond. I powiem wam, że ładny kolor. Z tymi kolorami dla blondynek to wiecie, różnie bywa. Czasami są bardzo jasne, a czasami takie bardzo ciemne. I powiem wam, że ja bardzo podziwiam osoby, które mają takie bardzo delikatne włoski. Takie, wiecie, delikatne, cieniutkie, takie naprawdę super delikatne te włoski są. I potrafią sobie jakoś je podkreślić. Teraz jak tak patrzę, to widzę, że ta kredka ma w sobie rzeczywiście sporo tego blondu. Taka jest, powiedziałabym, że delikatnie nawet żółtawa. Co w przypadku moich włosów, szczególnie w tych lampach, bo w tych lampach te moje włosy takie żółte się wydają. A one są rudo-blond w świetle dziennym. Właśnie dlatego na przykład nie lubię nagrywać w tych lampach, bo mam wrażenie, że trochę jakby... Nie wiem, że jakoś przekłamuję ten kolor, ale oddaję go na swój sposób. Dobra, początki są zrobione, więc to mi wystarczy, a teraz przerzucę się na kredkę Deborah Milano. I to jest też taka automatyczna i zrobię nią końcówkę, bo ona jest o wiele ciemniejsza. Więc po prostu sobie dorobię ogonek, którego trochę mi brak. Wydaje mi się, że brwi są w miarę spoko. Ja czasami mam z nimi taki dobry okres, że one się niemalże wydają identyczne po dwóch stronach i jakby nawet nie muszę się za bardzo skupiać, żeby je podkreślić. A czasami mam tak, że wydają się totalnie różne i teraz mam wrażenie, że one są dosyć różne. Znaczy może nie teraz, jak ja je pomalowałam, ale jak są bez makijażu brwi właśnie. I jeszcze troszkę żelu z Golden Rose w kolorze 01. Ten żel to tak szczerze wam powiem, że za wiele nie daje. No może można powiedzieć, że troszkę rozjaśnia te moje brwi i trochę je układa, ale czy on jakoś je trzyma? No ja tego koloryzującego jakoś nie potrafię docenić. Nie wiem jak z tym przezroczystym, bo nigdy nie miałam, ale wszyscy go chwalą, więc przypuszczam, że po prostu jest lepszy. A ten koloryzujący taki.
i róż Pure Silky w kolorze 102, już mówiłam, Frozen Rose, i to rzeczywiście jest taka zmrożona róża trochę, taka dosyć chłodnawa, ma trochę jakby w sobie szarości, to też jest taki trochę jakby mauve, więc mam nadzieję, że będzie mi pasował właśnie do tego załamania, więc może to dobrze się złożyło, że właśnie tak testuję te rzeczy. O, ale się osypuje, kurczę, coś czuję, że to będzie bardzo mocna pigmentacja. Zobaczmy. To też jakby trochę pachnie. Tak kremowo troszkę. I tylko trochę, wiecie, tak mam naturalny rumieniec. O. Wydaje mi się, że delikatnie go widać. Nie jest jakiś bardzo napigmentowany. Bardziej powiedziałabym, że się sypie niż to się przekłada na twarz. Natomiast i tak oczywiście zaleciłabym ostrożność. Bo róż najeść sobie łatwo, gorzej go trochę ściągnąć. I przechodzę do makijażu ust. Smart Girls Get More. Kredka do brwi już nie do dostania, ale ona jest bardzo ładna i czasami mnie o nią pytacie. To jest Nude Bronze 03. Powiedziałabym, że taki podkręcony kolor moich ust. Okej, okay, obrys jest. I teraz użyję też takiej kredki nie do dostania z Bale. Perfect Lipstick w kolorze pewnie też 01. Nie wiem, czy te usta nie za ciemne będą do tego oka. No, ale może się jakoś to rozłoży. I jeszcze na to nałożę błyszczyk. Catrice Generation Plump and Shine w kolorze 070. Powiem wam, że nie wiem, czy nie przegłam trochę z tymi ustami. Takie jakieś się wydają wielkie. Nie, chyba je trochę zmienię, bo... Coś mi tutaj nie leży. Ogólnie lubię te produkty wszystkie osobno, ale dzisiaj jak je połączyłam, to coś mi tutaj nie pykło. Już sobie wszystko na tych ustach ogarnęłam i wydaje mi się, że teraz jest troszkę lepiej. Nigdy nie wiem, jakie usta zrobić, kiedy mam taki miszmasz na oczach, że mam troszkę ciepłego, trochę chłodnego, więc wydaje mi się, że chyba najbezpieczniej pójść w takie bardzo neutralne i nudziakowe kolory. I teraz... Nie mam za dużo zmian na ustach, bo nadal jest to ten błyszczyk, który Wam pokazywałam i troszkę konturówki, ale bazę zrobiłam z pomadki Golden Rose w kolorze 37. To jest taki bardzo blady róż i on jest jeszcze delikatnie przyklepany gąbką z podkładem. Więc no, wydaje mi się, że jest ok. Więc myślę, że teraz pora na podsumowanie, skoro już tutaj wszystko na tej twarzy zostało zrobione. Część tych kosmetyków to jest takie mega szybkie podsumowanie, czyli na przykład kredka Hean. Ona jest w porządku, podoba mi się kolor i na pewno będę jej używać, mimo że jest taka, wiecie, do temperowania, a ja wolę automatyczne. Natomiast podoba mi się ten kolor i podoba mi się też ten efekt, jakby nie miałam z nią problemów, więc jest w porządku. Ani za miękka, ani za twarda, dobrze daje pigment i w dodatku ma całkiem mój kolor. Róż też wydaje mi się, że jest bardzo ładny, taki właśnie trochę zgaszony, do wielu makijaży będzie pasował i dzisiaj bardzo fajnie się też wgrał w to wszystko. Pigmentacja jest, powiedziałabym, że taka średnia. On wygląda trochę sucho na tym policzku, natomiast ja ogólnie cała dzisiaj wyglądam sucho, więc jakby teraz, wiecie, nie będę go oceniać i mówić, że on jest suchy. Natomiast kolor mi się podoba, a ciężko, wiecie, że skiepścić róż. Już o tym zresztą pisaliście mi w komentarzach przy selekcjach kosmetycznych różów, że jeżeli róż pasuje kolorem, to właściwie ciężko go skiepścić. Najwyżej może być przepigmentowany albo w ogóle może nie mieć pigmentu, a ten jest po prostu taki średni, jest ok. Pudru też nie będę oceniać, bo też nie wiem, jak tam dzisiaj on się sprawdza, ale wiedzcie, że jest w moich zasobach i pewnie gdzieś tam kiedyś dam Wam znać, szczególnie w makijażu Hean, jedną marką. I jeszcze z tych rzeczy drobnych został mi korektor z Eveline. No powiem Wam, że mam trochę mieszane uczucia do niego, dlatego że coś tam niby kryje. To krycie jest nawet, powiedzmy, że całkiem. Kolor jest też dla mnie ok, dlatego że nie jest biały, tak jak niektórzy mówią. Natomiast on troszkę jest gęstawy i mam wrażenie, że to jest jego największy problem i troszkę ciężko wygląda pod tym okiem. Oczywiście będę testować dalej, więc dzisiaj takie po prostu przypomnienie sobie o tym korektorze w jaśniejszym kolorze, który bardziej mi pasuje. No i oczywiście paletka. Paletka jest bardzo dobra, powiedzcie mi, czy te oczy mogą kłamać? No, nie miałam w ogóle najmniejszych problemów z pracą z tą paletką. Pigmentacja jest naprawdę bardzo fajna. Powiedziałabym, że taka średnia plus, to znaczy, że pigment jest dobry, można spokojnie go delikatnie dobudować, nie zawodzi, nie jest też zbyt słaby. Wszystko właściwie widać, wszystkie kolory, których użyłam, gdzieś tam są, więc nie zanikły. I fajne kolory, bardzo mi się podoba ten fiolet i zobaczcie, że w ogóle ten makijaż jest zrobiony bez żadnego kleju, a i tak się coś tam na tym oku błyszczy. Oczywiście z klejem byłoby jeszcze więcej tego błysku, natomiast wydaje mi się, że i tak to absolutnie daje radę. Pamiętajmy, że są też osoby, które nie dają tych klejów pod spód albo w ogóle nie używają takich rzeczy.
I wydaje mi się, że ten błysk jest taki, no, elegancki. Coś tam się delikatnie na tym oku błyszczy, nie jest to taki chamski połysk bardzo, bardzo, ale jednak delikatny jest. I podoba mi się też kolorystyka. Dzisiaj naprawdę bardzo fajny mi makijaż wyszedł. Też znowu coś takiego innego, dawno czegoś takiego nie było. Więc bardzo się cieszę, że mogłam właśnie tę paletkę przetestować. I oczywiście będę nią malować jakieś inne rzeczy na twarzy. Bardziej pójdziemy następnym razem w te środkowe kolory, czyli takie, powiedzmy, że bardziej neutralne. Jeszcze oczywiście czekają na mnie cienie takie bardziej użytkowe, czyli taki delikatnie pomarańczowy, taki jakby delikatnie zielonkawo-złoty, więc z pewnością będę jej używać i uważam, że jest bardzo fajną paletką. Oczywiście jest to pierwsze użycie, więc takie pierwsze wrażenie, ale absolutnie nie zawodzi, jest fajna. I tutaj dla moich wiernych widzów, dla tych grzecznych, którzy czekają do końca, mam niespodziankę. Mam drugą dla Was, zafoliowaną. Więc będziecie mogli ją wygrać. Oczywiście zasady konkursu są w opisie. Wybiorę jedną osobę, która wygra. Chcę, żeby to był taki szybki konkurs, żeby nie czekać nie wiadomo ile tygodni. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, a ja Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia. Pa, pa.